na pamięć mówił nam prawie całego pana Tadeusza. Urywka. Czyli zapamiętam, jaka panowała atmosfera, duch, patriotyzm. Skoro Niemcy nie pozwalają, to mamy inny sposób. Nie z książki, ale z pamięci, z serca. Mi się to strasznie podobało. Wszyscy słuchali jak urzeczeni. No bo i nauczyciele, i w ogóle towarzystwo na Wisielcach było, trzeba przyznać, dosyć na poziomie, bo było dużo urzędników emerytowanych, dużo było z wojska emerytowanych, takich starszych już. No i dwie formacje wojskowe, 9 Pal i 22 Pułk, co sobota były tak zwane capstrzyki, czyli orkiestra wojskowa z kosza do parku przy ulicy Staszyca, tam gdzie właśnie później ja chodziłem do szkoły, do gimnazjum mechanicznego. Tam była taka altana specjalnie dla orkiestry. No ale te dzieciaki takie jak ja, miałem w 1939 roku 11 lat, a wcześniej jeszcze 7-8, to lataliśmy za tą orkiestrą w jedną i drugą stronę. I cały czas tam się słuchało, bo tam imponowało to, że ta werbla, że ten taki odpowiedni dryl wojskowy, to się młodym, nie tylko dzieciakom takim małym, ale i młodzieży większej to się bardzo podoba. To jest pewna potrzeba ducha. Że mój ojciec był w Legionach, jako 16-letni chłopak, uciekł z domu w 19 roku i 20 był przez cały czas tej kampanii wojny polsko-bolszewickiej. Wrócił, ożenił się. Jak się ożenił, mając lat chyba 20 już, no to przyszła na niego pora normalnego zaciągu do powołania do służby czynnej. Musiał pójść. Jak w 30 się szykowała wojna, to w 37 roku czy 8, nie pamiętam, była pierwsza mobilizacja. I ojciec był powołany też. Przychodził w mundurze do domu. Ja taki gówniarz wtedy się przebierałem w jego mundur. Pasta, nieduże, miałem tam czapka, dużo większa, ale strasznie mi to imponowało. No oprócz tego literatura nas w szkole powszechnej już zapoznawano nas z taką klasyczną literaturą polską. W Zuchach, a nawet potem w harcerstwie z całymi zastępami, dwójkami albo czwórkami do kościoła zawsze w niedzielę. Zawsze były te zbiórki, zawsze były takie wycieczki poza miasto. I w ogóle atmosfera była wtedy inna. Ciężko się ludziom pracowało, bo nie były to takie nadzwyczajne czasy. Ale pomimo to humor był taki, że dzisiaj się tego nie spotyka. Dzisiaj ludzie mają, nawet ci, którzy mają dobrze, albo średnio zamożni, to raczej nie widać tych, nie przejawia się w ich twarzy. Jakiś entuzjazm, jakiś zapał, jakiś coś w tym rodzaju. A wtedy to się widziało. I to się wydzielało. Znając mnie, zaproponował mi, bo się podzielił do jednej klasy, do szkoły, do gimnazjum mechanicznego imieniem Staszyca. I on zaproponował mi w pewnym momencie do wejścia do organizacji. Też byłem. Już w 1946 roku w Narodowych Siłach Zbrojnych, w pogotowiach specjalnych, na placówce. To znaczy, że z domu czy ze szkoły dochodziło się na akcję, wjeżdżało się na akcję, na pociągi i wracaliśmy do domu. A nawet nieraz bezpośrednio z akcji do szkoły. Trzeba było mieć usprawiedliwienie, chociaż tam był jeden z naszych kolegów, nie żyje jeszcze, Sęk Wierzchucki, Błyskawica, potem miał Sęk. To on jest teraz w Grudziądzu. Bardzo pięknie podrabiał te zwolnienia lekarskie. Ale w tym czasie właśnie, co myśmy tam byli, to cały pociąg byłby pełniony ruskimi soldatami. Nie wiadomo, czy NKWD, czy jakaś inna formacja. Jeden z naszych, przed nim Bocian, Zmroczek, został ranny w rękę w łokieć.
No i co? Trzeba było coś zadziałać. A mieliśmy bardzo dobre zbrojenie. Mieliśmy RKM, mieliśmy niemieckie Dreisery, mieliśmy Wurszczaki, mieliśmy nawet dwa moździerze. Ja miałem wtedy stanowisko przy jednym z moździerzy. Myśmy ostrzelali ze wszystkich broni. Także taka strzelanina była jak na prawdziwym froncie, jakimś takim z dwóch wielkich armii załóżnych. Tyle było takiego no, naprawdę huku i emocji. No z tym, że to nie trwało długo, może 10 minut, może 15, może niecałe, nawet dlatego, że pociąg ruszył. Oni się ostrzeliwali Rosjanie. Zresztą byli już tacy frontowi. Nawet się wystakiwali, żeby pod koła pociągu. No a myśmy tam pruli, nie wiadomo, czy się zabiło kogoś, czy nie, to ja do tego nie wiem. Ale to był taki naprawdę dobry krzyż bojowy. Z nim się pobiłem. W pierwszych dniach partyzanckich. A wiecie dlaczego? Bo on tak przyzwyczaił się, to taka grupa była, nie, tam też to chodził do. On z złości pochodzi. Że mówić tak, jak tak mówić takim językiem, jak dzisiejsza młodzież mówi. Większość, nie wszyscy. I on do mnie tak jakoś coś blisko mnie będąc, mówi. Tam nie wiem, nawet nie co chodziło, nie wiem o co chodziło. Nie wiem dokładnie czy do mnie mówi, czy w ogóle do innego kolegi. Taka ta broń mać, jak ja słyszałem to, ja mówię, a twoja to jaka? I od razu go wrył. A on był kawał chłopa. Ja byłem wtedy taki niekrusy, bo ja byłem jakiś miesiąc temu przed pójściem do tego do lasu, to byłem chorowałem dość poważnie. I biliśmy chyba z 10 czy z 15 minut prawie do upadłego. Pobił mnie jak diabli. Dlatego, że on śmiał powiedzieć na matkę taka tam poja czy macie. Ale nie w to sobie, że do mnie. Wcale jakby sobie tak jakby kruski ja. Taka była we mnie, przypuśćmy, jakaś powaga czy jakaś szacunek dany języka polskiego. Mój ojciec, jaki był, to był, miał wykształcenie, ale mnie nauczył mówić prawdę. Ja za prawdę gotów byłem oddać wszędzie głowy. I raz był taki moment na powiatówce w Siedlcach. Powiatówka była przeciwko katedry wtedy. Kiedy już po 7 dniach tortur, mordowania i tak dalej, to już się zmęczył ten komendant tej powiatówki. Nic tego nicowego, a badania, czyli śledztwa, odbywały się nagle zawsze. To był podwójny jeszcze mocny. Nic tego nicowego, jednego dnia, już po takim wybiciu, odpoczął sobie, siedzi tak sobie za biurkiem. Też tam wyjął, otworzył szufladę, wyjął ruską tetemkę i pyta się, czy ty wierzysz w Boga? Ja tak spojrzałem na niego. Ja mówię, tak, wierzę. Ale to oni nie mówią, że ty, tylko ty taki suki, wierzysz w Boga? Tak, wierzę. No to suki, no klęka i modli się. Wyjął tą tetemkę, załadował przy mnie i tak. Przy ścianie stanąć i tak mierzy we mnie to jakieś no, ostatnia twoja godzina, klęka i módl się. Z taką powagą, nie wiem, tak. Ja miałem dość tego z tego. Mówię, co? Ja wiem, gdzie, kiedy, przed kim mam klękać, ale nie przed tobą. I tak, i owaki chciałem zaciąć, ale za sobą prawdę. I wtedy zauważyłem, że ten nie strzela. Tylko takie rybie oczy na mnie wywłościł, jakby mnie w ogóle pierwszy raz zobaczył. Jakby jakąś kosmitę zobaczył. I powoli znowu tę rękę opuszcza i to. Ach, jakby to powiedzieć. Patriotyzm to jest to wszystko, co w danym momencie jako młody człowiek, który się kształtuje i już mniej więcej się ukształtował, ma się w sercu i ma się w swoim umyśle. To jest to, co się widzi,
dookoła, czyli rodzina, ojcowizna, ziemia ojców i to, co się przyjmuje z tej wielkiej polskiej kultury. Polska kultura i polski wkład do kultury świata jest wielki. I im się tą świadomość ma poszerzoną, większą, tym oczywiście ten patriotyzm nie musi być zawsze, ale przeważnie bywa też trochę na wyższym poziomie. 9. Nie dopuść, by wątpiono w Polskę. Nie pozwól, by ubliżano Polsce, poniżając jej godność, jej zasługi, jej wielkość, dorobek i majestat. Walcz z własnym wygodnictwem i tchórzostwem. Pamiętaj, że tchórz nie może być Polakiem. Także w dyplomacji mamy za dużo tchórzostwa. I jeszcze jedno takie coś. Nie będziesz wyzywał imienia Polski dla własnej chwały, kariery lub nagrody. Ja mam wielką nadzieję, bo oglądałem Was w internecie, że Wy jesteście właśnie z tych, że robicie to, co robicie, nie dla własnej chwały, kariery czy nagrody. Bo ja starałem się całe życie właśnie iść tą drogą. Jest mi trochę głupio mówić o sobie, w tym sensie ja bym się miał chwalić. Ale jednak prawda jest prawdą. Ja zostałem nieraz mocno po czterech literach, jak to się mówi, ale nie żałuję tego. I mam nadzieję, że mając takich ludzi, jak Jan Paweł II, który jest świętej pamięci, będzie teraz świętym, ale takich profesorów, już wspomniałem o jednym, o Jaroszyńskim, który jest profesorem, jeśli chodzi o historię kultury, ale nie tylko. I nie tylko ze względów katolickich i prawicowych. Niektórzy są nawet i lewicowi. Że do końca my się nie damy na kolana, że tak powiem, położyć. Że wstaniemy tak, jak ja nie chciałem na kolana upaść przed tym ubowcem, który chciał sobie zrobić sobie drwiny.